Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam Was na polecajki. Chciałam Wam pokazać fantastyczne rzeczy, które dostaniecie w Lidlu. Niektóre już znacie, jeżeli oglądacie oczywiście moje foodhaule, a często je nagrywam. Jeżeli w ogóle są na moim kanale, to są one właśnie z Lidla, bo tam robię zakupy. Ale dzisiaj chciałam Wam pokazać takie naprawdę... po prostu takie must have. Przede wszystkim będą to takie przekąski, przysmaki, dodatki do pieczywa. Raczej w większości będzie to to. Słuchajcie, nie będę Wam tutaj pokazywała warzyw i owoców, które polecam, bo to bez sensu. Wędliny i sera, bo to też bez sensu. W każdym food hallu to jest. Czy tak samo jak na przykład piramidki smaku do zupy. Zawsze je kupuję i to już jest taki standard. Tak samo pomyślałam o tych przyprawach. Przyniosłam je, a potem mówię, kurde, za każdym razem je pokazuję. No już mam je, to pokażę. Ale to będą raczej takie nowinki, odkrycia, ale naprawdę cudowności. I w ogóle teraz rozkładałam produkty, połamałam sobie paznokcia i jestem załamana, bo miałam takie ładne, normalnie złamał mi się tu paznokieć, więc mam nadzieję, że do końca filmu on jakoś przetrwa, a potem zrobię z nim porządek. Dobra, zaczynamy. Skoro mam te przyprawy, to Wam je pokazuję. Ulubione przyprawy i to są przyprawy do kurczaka, to jest ala kebab, to jest taka pikantna. Ja nie stosuję ich tylko do kurczaka, no przede wszystkim indyk, kurczak, płaty drobiowe i tak dalej, więc to przede wszystkim, ale ja tak samo duszę warzywa przy użyciu tych przypraw. Jeżeli chcę łagodniej, to z tą przyprawą do kebaba, trochę pikantniej, to z tą pikantną. I one mają w 100% naturalny skład, nic tu nie mamy poza przyprawami i solą, więc tak jakby idealnie skomponowane przyprawy. No ja Wam polecam bardzo serdecznie, one są jakoś mega niedrogie. Postaram się tu w ogóle pisać ceny. Czekajcie, ja sobie tutaj wyrzucę wszystko z torby, żeby mieć tak mniej więcej jakiś taki wgląd na to, co Wam tutaj pokazuję i podobne produkty pokazywać obok siebie. A nawet dzisiaj, słuchajcie, wróciłam właśnie z zakupów, to niektóre rzeczy dokupiłam, a niektóre mam tu otwarte, bo nie dokupiłam, bo nie było, albo mam jeszcze, więc nie musiałam. No ale muszę Wam je po prostu pokazać tu koniecznie. No same pierdoły. No same pierdoły, dobra. Jedzeniowo, masło. Tak, pokazuję Wam masło, ale nie bez powodu. Mamy tutaj masło, podejrzewam, że w Biedronce też dostaniecie, ale dzisiaj było w mega fajnej cenie, to tym bardziej polecam. Masło 83%, o, jak widzicie, zazwyczaj kupujemy 82%, tu mamy 83%, więc po prostu polecam, bo jest takie w Lidlu. Dobra, teraz coś niesamowitego, listener, roślinny na raz. W takich opakowaniach przeważnie są śledziki na raz, tym razem mamy boczniaki po kaszubsku i są przepyszne, naprawdę no mega pyszne, mega, mega. I tu mamy akurat taką 100-gramową porcję, czyli faktycznie na raz, bierzemy do tego jakieś pieczywo, sałata, papryka i mamy pyszną sałatkę właśnie z takimi boczniakami. Zastępstwo dla śledzia. Polecam Wam serdecznie. Ja pierwszy raz spróbowałam i bardzo mi smakowało. Aż ślinotoku dostaję. Tak samo jak te pasty. Pierwsza jest to taka wegańska pasta w meksykańskim stylu. Sojowa. Bardzo dobra do pieczywa. Naprawdę bardzo, bardzo mi smakuje. Ja pieczywo waza smaruję, tym bułeczki i wszystko inne. A tu jest pasta, która smakuje wszystkim, nie tylko mi, ale nawet moim dzieciakom. Jest to pasta z ciecierzycą, papryką, pomidorami i curry. To jest ta sama firma, jedna i druga pasta są z tej samej firmy, ale właśnie tą Wam polecam, bo jest jeszcze taka żółta, zrobiona chyba z czegoś innego i ona już mi mniej smakuje. Ta smakuje mi zdecydowanie bardziej, więc właśnie ją Wam tutaj polecam. Dobra, jeżeli chodzi o smarowidła, to przejdziemy w trochę słodsze smarowidła. No i pokażę Wam, może tak. All Nutrition, chyba tak się nazywa ta firma, te frulowe in jelly, czyli owoce w takim żelu, są dostępne na necie w milionach sklepów. Ja jak zobaczyłam, że są w Lidlu, to już sięgnęłam, to jest moje trzecie opakowanie. Pierwsze były to po prostu wiśnie, chyba wiśnie w żelu. Drugie to były wiśnie z kakaem w żelu, czyli taka czeko śliwka, czeko wiśnia. Natomiast tutaj mamy mango i to jest mango z czymś, zaraz sprawdzę. Mango z marakują w żelu. Fantastycznie, bo są takie duże kawałki owoców, idealne do naleśników, Karolina zwolni, idealne do naleśników, do omleta, jako dodatek właśnie na wierzch, ale dla mnie nawet zwykła taka przegryzka, kółko ryżowe posmarowane tym, coś super. I teraz nowe odkrycie. Bardzo często teraz używam serków homogenizowanych, które zaraz Wam pokażę, lub skyrów naturalnych. Mamy skyr, dowrzucamy przeróżne owoce, jakieś musli, czy co tam lubimy, jaki dodatek, jakieś płatki.
i łyżkę tego i mieszamy to wszystko razem. To jest po prostu cudowne. Ja najbardziej lubię w połączeniu właśnie z jogurtem, z serkiem homogenizowanym. Uwielbiam, łychę taką dodaję, więc na krótko mi starcza taki słoik. Ale wszystkie były pyszne. I ta wiśnia w żelu, i wiśnia czekoladowa właśnie, i to mango jest przepyszne. 15 zł z tego, co pamiętam, w Lidlu to kosztuje. No i co? No i po prostu. O, tak się prezentuje. Polecam. Dobra, następna rzecz. Dobra, to już może nie smarowidło, tylko pokażę Wam surówkę. Surówki z firmy Runoland, to jest, są one chyba trzy. Ja przynajmniej trzy próbowałam właśnie, jeżeli chodzi o kapustę. I polecam Wam serdecznie tą czerwoną, słodko-kwaśną. Jest przepyszna. Uwielbiam te surówki kupne. I ona, powiem Wam, że muszę Wam skład przeczytać. Woda, marchew, cukier, ocet spirytusowy, olej rzepakowy, czosnek, sól kłodawska. Koniec. To jest naprawdę tak naturalnie, jakbyście w domu zrobili. Wiadomo, że używamy ocet, sól, cukier. To jest konieczne po prostu do przygotowania takiej surówki. Jeżeli nie robicie same, a chcecie jakiegoś gotowca, nie przekwaśnego, nie takiego, wiecie, aż przeoctowanego, to jest cudowna surówka. Polecam Wam serdecznie te surówki, wszystkie z tej serii Runoland, ale to jest moja ulubiona. Ok, ślinotok znowu. Ketchup. Ketchupów mamy milion, ale ten zdecydowanie polecam ze względu na kalorie. Mamy tutaj 46 kalorii w 100 gramach, więc w całym opakowaniu, cały jakbyśmy zjadły, wypiły dosłownie ten ketchup, to będzie nie więcej niż 160, tak na oko liczę. A jest to ketchup keto. Jest to ketchup łagodny keto, bez dodatku cukru, zawiera 266 gramów soczystych pomidorów na 100 gramów produktu, odrobinę soli himalajskiej oraz delikatny ocet jabłkowy, odpowiedni dla wegan. Po prostu fajny skład, polecam Wam nawet dla Waszych dzieciaków, bardzo spoko. Bardzo spoko ketchup. Więc również polecam do dostania w Lidlu. Jak wszystko, co pokazuję zresztą. Głupia gadka. Teraz jogurty i serki. To jest moje nowe odkrycie. Od razu Wam pokazuję, że tak, kupiłam na promo. Dzisiaj wzięłam. Termin jest do jutra. Jeden na dziś, jeden na jutro. To są tak naprawdę serki twarogowe, gdzie ja twarogu nie lubię, a to połączenie uwielbiam. Coś a la fantazja. Mamy tutaj dżemik, a tu mamy właśnie serek, serek i dżemik. To jest mój ulubiony, jabłko z cynamonem. Tutaj mamy właśnie tę część twarogową, a tutaj mamy jabłka takie uduszone z cynamonem, natomiast tutaj truskawki i bardzo duża ilość białka, jak na takie małe główienko, bo mamy aż 11 gramów, a to jest super ekstra fajne. No i co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, mamy tutaj ser twarogowy i wsad z pieczonych jabłek o smaku cynamonu. Jabłka pieczone, cynamon, woda, rodzynki sułtańskie, cynamon, sok cytrynowy, substancja zagęszczająca, czyli pektyny, naturalny aromat, karmel. Więc no jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, fajne serki, jak ja mówię, takie malutki, 133 gramów ma cały, a mamy dużą zawartość białka jakby w jednej porcji. Polecam, a dzisiaj w ogóle je kupiłam za złoty 64 zamiast 3,29. Więc fajnie. Wzięłabym więcej, ale nie jestem w stanie do jutra przejeść więcej. A to są serki, które serdecznie Wam polecam. I ja powinnam mieć tu jeszcze gdzieś drugi, ale chyba mam. To są serki homogenizowane, to są moje odkrycia. Zawartość białka jest niesamowita i to jest właśnie mega fajne, powiem Wam szczerze. Mamy tutaj białka 12,3 w 100 gramach, a to jest pojemność 200 gramów. Więc mamy prawie 25 gramów białka w takim małym serku. I właśnie ten serek, dodatek jakichś płatków, łyżka tego dżemu i owoce, borówki, pomarańcza, mandarynka, teraz pomarańcza i mandarynka do wszystkiego. Cudowne są te serki, mega gęste, no przepyszne. I tak, ten bardzo lubię, ale sam, a waniliowe kupuję, gdzie ja nie przypadam za waniliowymi ogólnie, serkami, jogurtami i tak dalej, ale w połączeniu właśnie z owocami, płatkami, tą łyżką dżemu, to waniliowe pasuje do takich mieszanek idealnie i są przecudne. A tak gęste, że z łyżki nie spadają. Jeżeli mowa o gęstych jogurtach, no to muszę tu polecić Skyr. Teraz kupuję małe, dlatego że duże są dla mnie nie do zjedzenia, bo wtedy jestem zmuszona jeść na przykład 3 dni pod rząd ten Skyr. Natomiast ten mały wykorzystuję na raz i tutaj jest też fajnie, aż 16,5 grama białka na 100 gramów, więc na 100 gramów, dobrze mówię? Nie, 11 na 100 gramów, po prostu tutaj jest pojemność większa, czyli 150 gramów. Taki Skyr naturalny, który też mieszam po prostu i jem, lub używam do mizerii, lub używam do sałaty lodowej, jak robię jakąś sałatkę dla siebie.
Kolejne odkrycie to puddingi, gdzie biedronka uważam, że jest gorsza, jeżeli chodzi o jakość jedzenia. Tak w przypadku puddingów biedronka wygrywa. Dlatego, że biedronka ma te orzechowe przepyszne, przepyszne kawowe puddingi, o smaku białej czekolady, już nie mówiąc, że waniliowe i czekoladowe, bo to standard. Ma przepyszne te puddingi proteinowe, biedronka po prostu wygrywa. Tak w Lidlu były tylko wanilia i czekolada. Na okrągło wanilia i czekolada i mi one już zbrzydły. Natomiast właśnie dodali słony karmel i ten słony karmel wygrywa z biedronkowym słonym karmelem. Bez porównania. To jest cudowne. Cena jest moim zdaniem za wysoka, powinny taniej kosztować te rzeczy, szczególnie, że dla mnie to jest na jeden dzień po prostu taki deser. Jest to karmel słony, słony karmel, taki smak, 20 gramów protein, no i czyli białka bardzo dużo, bo 10 gramów w 100 gramach, więc tutaj mamy 20 w porcji. Przepyszne, to jest przepyszne, cudowne, naprawdę przecudowne. Normalnie mogłam coś zjeść, zanim tu usiadłam, bo łykam ślinę co chwilę. Dobra, szukacie Nutelli, zamiennika dla Nutelli, nawet dla Waszych dzieci, polecam serdecznie. Mamy tutaj krem proteinowy, który ja kupuję, to nie pierwsze moje opakowanie, chyba już z 10. Mamy substancję słodzącą maltitol, olej rzepakowy, białko serwatkowe, orzechy lackowe, słodką serwatkę w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, aromat i lecytyny. Całkiem spoko, bardzo naturalnie, w miarę naturalnie, na ile się da zrobić w słoiku. Krem oczywiście możecie same zrobić z awokado, ale dla mnie awokado połączone z kakaem i bananem nie przypomina smaku Nutelli. Tak samo wszystkie te takie zrób w domu a la Nutelle. A to naprawdę jest smaczne, jest po prostu smaczne i o smaku czekolady, orzechów z czekoladą, więc ja polecam. No idziemy w pierdółki dalej, musy. Ten jest otwarty, dlatego pokazuję Wam zawartość połowę, zużyłam. Robiłam wczoraj dla dzieciaków deser na bazie mleczka kokosowego, które mieszałam po prostu z odrobinką miodu i z nasionami chia, jak wolicie. To jak spęczniało wlewałam do pucharków, a na wierzch właśnie mus z mango, dlatego jest go połowa, może nawet 1/3 tutaj w opakowaniu. Teraz w Lidlu dostaniecie takie ogromne musy, tu mam z banana nowiutki i z mango właśnie, te dwa tylko widziałam. Fajny właśnie, to w sumie nie mus, tylko przecier z mango w 100%. Nic tu więcej nie ma. Przecier z mango w 100%, przecier z banana w 100%. No i ja Wam polecam to jako dodatek właśnie do takich mieszanek jogurtowych, do swojej owsianki, do omleta również, tylko że to jest rzadkie. Ale właśnie ja, tak jak widzicie, robiłam deser na bazie właśnie tego. Natomiast bananowy moje dzieci kochają ze względu na to, że robię im lody. Wciskam do tych pojemniczków te lody, wkładam patyczki i mają naturalny lód, jakby zjadły po prostu banana. Mega słodkie, więc fajne, dojrzałe widać. Owoce były wybierane do robienia tych musów. Polecam. One leżą akurat tam, gdzie ogórki, korniszony, oliwki i tak dalej, te musy. Okej, idziemy dalej. Granola. Jak ja nie przepadam za granolami, to jest jedyna granola, która mi naprawdę smakuje. To jest firma Protein Go On. I to jest taka brownie cherry, czyli takie wiśnie brownie, coś brownie z wiśniami, coś w tym stylu. I już Wam tutaj czytam. Tutaj mamy dokładnie, poszukam coś po polsku, nie ma nic po polsku. Każdy język jest. Granola proteinowa, pełnoziarniste płatki zbożowe z czekoladą i wiśnią liofilizowaną, bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry i substancje słodzące. Bardzo fajna właśnie do tych wszystkich serków. Słuchajcie, pomarańcza, ten serek homogenizowany waniliowy, troszkę tego i dodatkowo łycha tych wiśni w czekoladzie właśnie z tamtej firmy. O matko, jakie to jest pyszne. No dobra, granola. Batony. Jeżeli chodzi o batony, to kupuję moim dzieciakom do szkoły z dobrej kalorii, ale również te, bo te dostaniecie tylko w Lidlu, a są to batony musli z czekoladą, ale te. Bez dodatku cukrów. Więc bardzo spoko, w takim opakowaniu mamy 8 ich, więc naprawdę na, tak jak dla dzieciaków daję, to mamy 4 dni do szkoły jako słodko przekąskę. Bardzo fajne. Za każdym razem, kiedy są, to je biorę, ale bardzo rzadko właśnie są. Często leży ich kupa, natomiast nie ma tych bez dodatku cukrów, a takie są w tej formie z czekoladą i jeszcze takie orzechowe są, które ja bardzo lubię, one mają zielone do opakowania, właśnie te bez dodatku cukrów. Jeżeli chodzi o przekąski, no to muszę tu polecić, no muszę. Wiem, że to widzicie w każdym moim food haulu, ale to są najlepsze chipsy ever. Ja je uwielbiam, mój mąż je uwielbia, dzieciaki uwielbiają i to jest super.
Mamy tutaj chipsy, które kupuję nagminnie i tutaj mamy, te są z soczewicy, już składu nie będę czytała, a te są z ciecierzycy. Mega fajne, to są ulubione mojej córki. Chipsy, jeszcze słodka przekąska, nowość, chciałam powiedzieć, że to dla mnie nowość, ale już nie taka, dlatego że wczoraj je jadłam i dlatego je dzisiaj zakupiłam, wczoraj jadłam u mamy i postanowiłam kupić je sobie. Są to wafle kukurydziane kokosowe, 4 wafelki tutaj mamy z białą czekoladą i naprawdę smakują wybitnie, obłędnie i sobie planuję teraz zrobić właśnie taki deser bardziej kokosowy, banan, jogurt naturalny. Może banan, jogurt naturalny, jakieś płatki, ale jakieś delikatne i to pokruszyć. I jeszcze trochę wiórków kokosowych, coś sobie pokombinuję. Dobra, więc mamy. Dobra, jeżeli chodzi o batoniki, już Wam o tym mówiłam, baton twarogowy, bardzo dobry, z bardzo fajnym składem i prawie 9 gramów białka w takim malusim batoniku. Polecam Wam je serdecznie, jest ten o smaku, on jest chyba kawowy, jakiś cappuccino i jest jeszcze malinowy, ja najbardziej lubię cappuccino. Kolejny baton, moje odkrycie, jest to baton protein i to jest taki właśnie znowu duża zawartość białka, waniliowy, ale spory, dlatego że mamy aż 50 gramów, nie oszustwo, że jakiś tam maluszek tam siedzi, porządny baton w czekoladzie. Kolejny, którego cena mi się nie podoba, bo kosztuje zawsze około 5 zł, ale ja to ubóstwiam nad życie. Znowu proteinowy, ale smak taki peanut butter, a ja te smaki kocham. Słony karmel i peanut butter to jest po prostu moje must have, więc ten batonik. I dwa moje odkrycia, batony roślinne. Jeden jest to kokosowy, drugi orzechowy i one już są specyficzne. One w konsystencji są takie rozpadające się. No specyficzne, ale bardzo dobre. Więc musicie po prostu spróbować, żeby wydać swoją opinię. Jeden orzechowy, drugi kokosowy i one kosztowały chyba około 3 zł za sztukę. Źle pokazałam. I one leżą normalnie na batonach, tam gdzie zwykłe słodycze, tam i to. No i słuchajcie, muszę Wam to polecić, bo to już nasze drugie opakowanie. Klocki dzisiaj były jeszcze w fajnej cenie, albo zawsze są w takiej cenie, bo nawet nie zwróciłam uwagi. 8 zł z haczykiem. Klocki takie, które wspierają o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A są mega, mega ładne, mega piękne kolory. Fajnie się z nich buduje, Łucja jest zachwycona, dlatego dokupiłam kolejne pudełko. No i muszę tutaj polecić, bo w końcu kupiłam je w Lidlu. I to tyle moich polecajek, słuchajcie, masę jeszcze rzeczy mogłabym Wam pokazać, ale też takich zwykłych, takich wiecie, normalnych, jedzeniowych. Natomiast chciałam tutaj tak troszeczkę pokusić Was na takie podwieczorki, drugie śniadania, jakieś takie wiecie, no przekąski po prostu. Mega, mega warto udać się do Lidla, jeżeli o to chodzi. Kurde, że dalej nie mam współpracy, słuchajcie, z Lidlem, to aż jest nienormalne, tyle lat tylko o Lidlu gadam, ale cóż, co zrobić. Do zobaczenia, kochani, w następnym filmie. Z pewnością we vlogu. Trzymajcie się ciepło.